Czytanie z księgi proroka Daniela. Król Nabuchodonozor powiedział: Czy jest prawdą, Szadraku, Meszaku i Abednego, że nie czcicie mojego Boga, ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Czy teraz jesteście gotowi, w chwili, gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem? Jeżeli nie oddacie pokłonu, zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca. Który zaś Bóg mógłby was wyrwać z moich rąk? Szadrak, Meszak i Abednego odpowiedzieli, zwracając się do króla Nabuchodonozora: Nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twej ręki, królu. Jeśli zaś nie, wiedz, królu, że nie będziemy czcić twego Boga, ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś. Na to wpadł Nabuchodonozor w gniew, a wyraz jego twarzy zmienił się w stosunku do Szadraka, Meszaka i Abednego. Wydał rozkaz, by rozpalono piec 7 razy bardziej, niż było trzeba. Mężom zaś najsilniejszym spośród swego wojska polecił związać Szadraka, Meszaka i Abednego i wrzucić ich do rozpalonego pieca. Król Nabuchodonozor popadł w zdumienie i nagle powstał. Zwrócił się do swych doradców, mówiąc: Czyż nie wrzuciliśmy 3 związanych mężów do ognia? Oni zaś odpowiedzieli królowi: Oczywiście, królu. On zaś w odpowiedzi rzekł: Lecz widzę 4 mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia i nie dzieje się im nic złego. 4 wyglądem przypomina anioła Bożego. Nabuchodonozor powiedział na to: Niech będzie błogosławiony Bóg Szadraka, Meszaka i Abednego, który posłał swego anioła, by uratować swoje sługi. W nim pokładali ufność i przekroczyli nakaz królewski, oddając swe ciała, aby nie oddawać czci ani pokłonu innemu Bogu poza nim. Oto Słowo Boże. Wieczne. Chwała Tobie,
Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu, daję 10 ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet wznieść oczu ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. Siostry i bracia, na zakończenie naszego rekolekcyjnego rozważania słuchamy Słowa Bożego. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy historię 3 młodzieńców, którzy byli w niewoli. W niewoli przez króla zostali poddani, czy zmuszeni do oddania czci obcemu bożkowi, stworzonemu właśnie przez owego króla Nabuchodonozora. Ponieważ okazali wierność i nie powiedzieli, że wolą zginąć niż oddać pokłon jakiejś figurce, to zostali właśnie związani, jak słyszeliśmy, przez najbardziej mocnych mężczyzn z wojska i wrzuceni do ognia, do rozpalonego pieca. Może ta sytuacja przypominać nam tą pokusę, którą również Pan Jezus znosił na pustyni. Jest to 3. pokusa, kiedy diabeł wyprowadził go na wysoką górę i pokazuje mu wszystkie królestwa świata i mówi: one do mnie należą, ale jak oddasz mi pokłon, to ci je wszystkie oddam. Wystarczy oddać pokłon. Nawet nikt nie musi widzieć tego pokłonu. To jest jedna malutka rzecz. To jest jedna malutka rzecz, jeden pokłon, nic wielkiego. Po co się męczyć? Po co te nogi? Po co ten krzyż? Po co te trudności? Naprawdę można to zrobić szybciej, prościej. Nie trzeba się aż tak starać, nie trzeba się aż tak zmuszać do takiego cierpienia. Nie musi to być aż tak męczące. To jest właśnie cena, jaką możemy słyszeć za wierność Panu Bogu. Przecież może być prościej. Po co ta ciągła spowiedź z tymi samymi grzechami? Po co ciągle to samo? I co niedziela w kościele? Przecież naprawdę może być prościej. To, co paliło tych 3 mężczyzn, okazało się miejscem ich zwycięstwa. Tutaj akurat w tym czytaniu, w tym fragmencie zostało wybrane w ten sposób, że pominięto modlitwę, jaką odmawiają, chodząc pomiędzy tymi płomieniami. Anioł ich tam prowadzi pomiędzy płomieniami. Ale modlitwę słyszeliśmy w psalmie responsoryjnym. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, naszych ojców. Błogosławione jest Twoje imię. Błogosławiony jesteś w przybytku Twojej chwały. Uwielbiony i sławny na wieki. Na tronie swojego królestwa. Błogosławiony jesteś, który spoglądasz w otchłanie. Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie. Chwalcie Go, wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana aniołowie Pańscy, błogosławcie Pana niebiosa. Ci mężczyźni, którzy chodzą pomiędzy ogniem i mieli żywcem spłonąć, błogosławią Boga. Błogosławią Boga.
To, co mnie w życiu niszczy, to, co mnie spala, to, co sprawia, że moje życie ma się skończyć, że mi życie jest, powiedzmy kolokwialnie, niemiłe, może być miejscem zwycięstwa Boga. Warunek jest jeden. Jak On jest w moim życiu na pierwszym miejscu. Jeżeli Panu Bogu zaufam, to oni, chodząc pomiędzy tym, co miało ich zabić, błogosławią Boga. Błogosławcie, a nie złorzeczcie, mówi święty Paweł. Błogosławcie. Mówcie dobrze. Jest wiele takich sytuacji, w których ludzie nam złorzeczą. Trzeba ich błogosławić wtedy, bo jeżeli odpowiadamy złem, to zło zło pomnaża. Ksiądz Popiełuszko błogosławił. Ksiądz Popiełuszko powtarzał za świętym Pawłem: zło zwycięża się dobrem. Zło zwycięża się dobrem. To jest właśnie ta postawa, że w momencie moich największych dramatów, w momencie, kiedy życie może się walić, kiedy mogę sobie nie radzić, czy z dziećmi, czy z opieką nad starszą teściową, mogę sobie naprawdę już nie radzić z czymś. Błogosław. Panie Boże, ześlij na to miejsce swoje błogosławieństwo, bo ono na razie jest go pozbawione. Przyjdź, Boże, ze swoim błogosławieństwem. Błogosławcie, nie złorzeczcie. To jest właśnie moc tego Bożego błogosławieństwa. To jest właśnie moc chrześcijaństwa, że kiedy wszyscy topią nas w nienawiści, Chrystus odpowiada: przebacz im, nie wiedzą, co czynią. Można być w takich momentach Chrystusem. Ty wisisz na krzyżu i mówisz: Panie Boże, przebacz im, oni nie wiedzą, co czynią. Zobaczysz, że Pan Bóg otworzy takie drzwi, że się nie spodziejesz. Ale trzeba na to miejsce zesłać błogosławieństwo. Nie przeklinać, nie złorzeczyć, nie powiększać tej dziury, tego podziału, tylko błogosławić. Tak to jest, że jak taternicy idą w góry i jeden spada, to drugi musi przerzucić, są przywiązani jedną liną, drugi musi iść w drugą stronę, uciekać, żeby ciężar przeważyć. Jak jedno narzeka, to drugi musi błogosławić, żeby ciężar przeważyć. Jak jedno i drugie zacznie narzekać, to razem wpadną w tę samą dziurę. To jest moc Bożego błogosławieństwa. Że ona ocala nas przed tym, co miało nas zabić. Wysłuchaliśmy też fragmentu Ewangelii świętego Łukasza o tym, jak Chrystus mówi, co znaczy się modlić. Co znaczy właśnie uczestniczyć w tym Bożym błogosławieństwie, w tym Bożym świecie. Wiemy o tym z różnych miejsc, z katechezy, z jakichś różnych innych źródeł, że modlitwa jest rozmową człowieka z Bogiem. Jak rozmowa, to dwie osoby zawsze. I na pewno nieraz mamy takie poczucie, że ja się modlę, ale na przykład brakuje mi skupienia, czy mam takie poczucie, że ta modlitwa jest taka sucha, taka nic nie daje. Być może często tak jest, że po prostu za mało się staramy, tak, to często jest nasza wina, ale jeżeli modlitwa jest rozmową, to nie mogę powiedzieć, że ta modlitwa będzie zła, że nie przyniesie mi nic. Nie wiem. Nawet jak ja na modlitwie z siebie nic nie dałem, albo przychodziły wszystkie myśli, żeby mnie rozproszyć, to co robił wtedy Pan Bóg? I dlatego nie możemy powiedzieć, że modlitwa jest bezowocna. Bo z naszego punktu widzenia może być taka. Za mało się postarałem, nie umiem się skupić. Ale Panie Boże, wierzę, że w tym momencie Ty zmieniałeś moje serce. Wierzę, Panie Boże, że w tym momencie do mnie mówiłeś. Tylko, że ja głuchy jestem. Trzeba mi jeszcze dużo się modlić. Więc ta modlitwa nigdy nie jest stracona, po pierwsze. Po drugie, modlitwa to jest taka trochę rzecz w naszym duchowym życiu, jak mur w średniowiecznym mieście. Miasto zawsze było otoczone murem i wtedy było bezpieczne.
Jak zadbany był mur, to miasto funkcjonowało. Ale jak się w murze pojawia jakiś wyłom, to wtedy nieprzyjaciel może wkroczyć do miasta i zająć jego jakieś części. I to samo jest z naszym duchowym życiem. Jak cię demon chce zniszczyć w życiu, cokolwiek zaatakować, to najpierw ci zniszczy modlitwę i potem wchodzi do miasta. Będzie wmawiał, a to się nie modlisz, już i tak się rozproszyłeś, to skończ. Nie. Dokończ ten czas, który sobie wyznaczyłeś. Dokończ ten różaniec. Dokończ to wszystko. Bo wtedy Bóg może zadziałać największe rzeczy. Więc nie możemy nigdy zrezygnować z modlitwy. Im bardziej będziemy ją pielęgnować, tym większą obroną będzie dla nas w życiu. Matka Teresa z Kalkuty mówiła, że jak chcesz się modlić lepiej, to módl się częściej. I tutaj te dwie osoby, które przychodzą do świątyni na modlitwę, pokazują nam takie trzy cechy, jaka powinna być nasza chrześcijańska modlitwa. Pierwszą z cech jest źródło tej modlitwy. U faryzeusza, czy w ogóle w modlitwie poganina, źródłem modlitwy będę zawsze ja. On opowiada o sobie, przekonuje, używa różnych dobrych, elokwentnych zwrotów. Nie jestem taki, dziękuję ci, że nie jestem jak tacy, jak oni, jak cudzołożnicy, jak sąsiedzi. Dziękuję ci, że taki nie jestem. A celnik bije się w piersi i mówi: Boże, zlituj się nade mną. U celnika źródłem modlitwy jest Bóg, a u faryzeusza on sam. Trzeba sobie sprawdzić, co jest moim źródłem modlitwy. Celem zaś modlitwy u poganina jest zawsze uproszenie czegoś według wizji, którą on posiada. Taka chęć wpłynięcia na Pana Boga, żeby zmienił zdanie w stosunku do mnie. Panie Boże, ja już zaplanowałem to i tamto, a to, co teraz mnie spotkało, mi się nie podoba. I modlę się po to, żeby Cię przekonać. Zmień zdanie. Bo mam lepszy pomysł, bo uważam, że to powinno być lepsze. Chrześcijanin tak się nie modli. Chrześcijanin się modli tak, aby zmiana zaszła we mnie. Panie Boże, przychodzę się modlić, żebyś Ty zmienił moje serce. Wiem, że to, co się dzieje, nie mam na to zawsze wpływu, ale zmieniaj na tyle moje serce, abym ja umiał to przyjąć, bym to zniósł, żebym dobrą decyzję podjął. Zmień, Boże, moje serce. Zlituj się nade mną, Boże, bijąc się w piersi. I w końcu trzecia rzecz, treść modlitwy. Poganin zanosi różne intencje, sprawy, prośby. I chrześcijanin również. Przedstawiamy Panu Bogu różne intencje, prośby, błagamy Cię. Boże, udziel nam tego, udziel nam pokoju, udziel nam dobrobytu, błagamy Cię. Ale nigdy nie wiemy, jak Pan Bóg to widzi, a widzi to, co dla nas będzie dobre w danym momencie. Często dla uratowania naszej duszy, niekoniecznie zdrowia na przykład, ale dla uratowania czegoś innego w życiu. Dla opamiętania, dla nawrócenia, może w końcu dla spowiedzi po jakimś długim czasie. Poganin będzie się zawsze modlił, by mu nic nie straciło, by zachował wszystko to, co ma. A chrześcijanin również zakłada prośby i błagania, ale zawsze modli się w tym kontekście: Panie Boże, ale jak spotka mnie coś, co jest dla mnie niezrozumiałe, to naucz mnie to przyjąć. Nie będę się tu z Tobą bił teraz, bo wiem, że Ty się nie mylisz, Ty wiesz lepiej. Modlitwa to jest coś, co daje nam absolutne życie w duchu, życie w Bogu. I jak wiemy, najlepszą modlitwą, najdoskonalszą modlitwą jest zawsze msza święta. Eucharystia jest najdoskonalszą modlitwą, dlatego że tym, który sprawuje Eucharystię, jest Jezus Chrystus, jedyny i najwyższy kapłan. Każdy kapłan, który przystępuje do ołtarza, występuje w osobie Chrystusa, in persona Christi. On mu udziela swojej osoby, swojej rąk, swojego głosu,
ale tym, który dla nas to celebruje, to święte misterium, jest Jezus Chrystus, a nikt lepiej nie uwielbi Ojca niż Syn. I zaprasza nas do tego uwielbienia. Przyjdźcie ze mną wielbić Ojca. Przystąpcie do tego samego ołtarza. Będziemy robić to razem. I dla nas dlatego to jest uświęcające. Bo patrzymy, jak modli się Jezus, jak On nas kocha, jak On doskonale wypełnia wolę Ojca. I wtedy my się uświęcamy, widzimy to. Przenika nas ta Jego świętość. Eucharystia uczy nas, jak bardzo Bóg nas kochał, dlatego że Eucharystia to jest zawsze męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Przejście ze śmierci do życia. To jest początek, w którym Pan Bóg nam udowodnił, jak nas kocha. To tak jak małżonkowie, którzy obchodzą jubileusz małżeństwa i mogą wrócić pamięcią do tych chwil, kiedy się poznali. Pamiętasz początek naszej miłości? Pamiętam. Miałaś niebieską sukienkę. Przychodzimy do stołu Pańskiego, żeby początek miłości Bożej do nas zobaczyć. Pamiętasz, jak Ci udowodniłem miłość? Pamiętam. Wisiałeś na krzyżu. To jest nasz początek. Dlatego Eucharystia jest tak doskonała, tak wielka. Bo Bóg nam pokazuje co tydzień, a może nawet codziennie, widzisz, jak ja Cię kocham. Widzisz, jak mi na Tobie zależy. Ta miłość się nigdy nie skończy. Ta miłość się nigdy nie zmieni, nie zmniejszy się. Dlatego przez cały tydzień, przez cały czas możemy słyszeć z różnych stron, że musisz lepiej wyglądać, że musisz mieć więcej pieniędzy, że trzeba mieć lepsze dzieci. Tak, owszem, to wszystko może być ważne. Ale u Pana Boga nie będzie żadnych pretensji. A czemu nie piątka, a nie szóstka? Tylko przyjdziesz do ołtarza, a Pan Bóg Ci powie: przypominam Ci, jak Cię kocham. Z tym wszystkim, co w życiu niesiesz. Chciałem Ci dzisiaj przypomnieć, jak bardzo mi na Tobie zależy. Wracamy do tego momentu miłości Boga w czasie mszy świętej. Więc kochani, życzę nam wszystkim, abyśmy przychodząc do świątyni, czy klękając do pacierza, mieli zawsze tą świadomość. Bóg jest miłością. Bóg jest miłością i kocha każdego z nas. Amen.